Kurczę, jakie menu w tej gruzińskiej restauracji. Takie ciężkie, skórzane. Waży normalnie z kilogram. Ja bym mu tu z kilogram dał. To zadania tutaj mają. A jeszcze jedna taka z ostatnich informacji dotycząca skutera, to gdy ktoś byłby zainteresowany, jaki jest koszt utrzymania takiego skutera, roczny koszt utrzymania po zakupie, to od razu powiem, że jest to około 100 zł na rok, biorąc pod uwagę ubezpieczenie i przegląd. Witajcie, witajcie, jestem u tutejszego sprzedawcy. Bardzo miły pan, starszy pan, od 20 lat prowadzi tutaj wypożyczalnię skuterów, sprzedaje tam jeszcze jakieś ciuchy dodatkowo, po prostu no, radzi sobie tutaj od 20 lat, no i kupuję od niego Hondę, bo jest już po prostu na miejscu, jest nowa, wszystko jest tak jak ma być. Przejechane ma do dnia dzisiejszego 900 km, właśnie trzeba zrobić pierwszą wymianę po takim dotarciu silnika, trzeba zrobić tylko pierwszą wymianę oleju. Kosztuje to 200 batów, około 200 batów i robi się to w salonie Hondy. Przyjechałem do galerii kupić uchwyt na telefon, bo czasami potrzebna jest nawigacja i nie ma gdzie tego telefonu przypiąć. I są specjalne uchwyty do kierownicy na telefony do skuterów, żeby można było przyczepić telefon. Ale niestety jest dopiero za 20:10 i galeria jeszcze jest zamknięta. Ogólnie kupiłem już dwa takie uchwyty, ale za każdym razem miałem wypożyczony skuter i zostawiałem ten uchwyt razem ze skuterem. A teraz w końcu jak już kupię, to zostanie w moim skuterze. Jest 12:40, przyjechaliśmy po jakieś tam większe zakupy, wszyscy w trójkę. Wcześniej nie za wiele nic kupiłem, bo galeria była jeszcze zamknięta, ale patrzcie na to, tutaj stoją skutery, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wszystkie stoją na niedozwolonym miejscu, gdzie jest pomalowane na biało-czerwono i wszystkie zaraz zapłacą mandat. Zaraz przyjedzie policja, weźmie łańcuchy, wszystkie pospina. No i trzeba będzie zapłacić mandat. Także nie parkujcie nigdy w takich miejscach przy pomalowanych krawężnikach. Strasznie drogie sery są w Tajlandii. 18-19 zł za kawałeczek sera. Zobaczcie, to jest tyle tego serka. Tutaj kolejny, 220 batów. Przecież to jest też, kurczę, 28 zł, czy tam ileś. Taki też kawałek z trzech serka. Sery w Tajlandii są bardzo drogie. Tutaj jest jakieś, no, 160 batów, 200 gram sera, no to jeszcze. Nie wiem jak tam ceny w Polsce, bo już od kilku miesięcy nas tam nie było, ale tutaj na przykład taka musztarda kosztuje 13 zł, ta 15-16, kurde, a ta 26 zł. Szok! Rzeczy importowane z Europy tutaj w Tajlandii są bardzo drogie. Powiedziałem z Europy, ale w sumie chodzi tutaj o wszystkie kraje spoza po prostu Tajlandii. Rzeczy sprowadzane tutaj z Japonii, na przykład kawę jak kupowaliśmy, tak samo ze Szwajcarii, ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko tutaj wtedy jest bardzo drogie. Chyba z powodu wysokiego cła i różnych podatków. Pokażę wam Emi pomysł. Jedna z najbardziej uniwersalnych przedłużek do kranu. Patrzcie na to. Widzieliście to? Tak się przedłuża w zlewach krótkie wylewki. Książeczki? Moje nowe gumki. O, nowe gumki. A jeszcze mamy takie nowe ciasteczka. Przed chwileczką kupione w Big C. Takie kokosowo, czekoladowo i jakieś tam. O, takie coś. Butter, o, maślane właśnie. Bardzo smaczne i nawet w miarę niedrogie. I te są też jeszcze bardzo smaczne. Polecamy, jak będziecie, to dobra przekąska do pysznej kawusi. Jakaś taka pogoda niewyraźna. Przed chwilą w ogóle padało, a my się na miasto wybieramy. Bo głównym programem dzisiejszego dnia jest wypad do gruzińskiej restauracji na Phuket w Patong. A później idziemy na walki boksu. O, Muay Thai, będą się czaskać. Idziemy na ring, gdzie jest bardzo głośno i dzisiaj będą jakieś super walki. Właśnie wychodzimy, bo już jest godzina 17:30, a o 18:00 mamy zarezerwowany stolik, ale jeszcze tylko tak patrzę na tą roślinkę. Pięknie się rozrasta. Chyba pierwsza roślinka, która nam tak dobrze rośnie. Nowe listki, piękne takie, wszystko, kurczaki. Ale odszczeleni, sukieneczki, włosy zafarbowane. Gdzie ja cię kręcę? Ema, jak ty się dzisiaj odszczeliłaś? Nie poznaję cię. Dlaczego? No taka jakaś sukienka. Rzadko w takich jesteś. Przefarbowane. Przefarbowane? Ładnie wyglądasz. No właśnie, pięknie wyglądasz. Dzięki. No i w końcu leje. Musimy wziąć taksówkę. No nie ma szans, ale pogoda. Ale już dawno takiej nie było, no więc może popadać. Kurczę, jakie menu w tej gruzińskiej restauracji. Takie ciężkie, skórzane. Waży normalnie z kilogram. Ja bym mu tu z kilogram dał. Jakie menu. No, masakra. Nie widzę. Ale
do zadania tutaj mają. Ale bez sera. A ja bym zjadła pierwszą. A to papryka fajna przyszerowana. Czemu jest przyszerowana? Burkiem. Świnką. A 20? To jest kaszuszuli czy coś, tak? Ja chyba bym takie coś spróbował. To była szakszuka. A, szakszuka. To jest pila. To może to było to, tylko źle przeczytałem. Dłąbki, no. Dłąbki. Dwie sztuki, 220 batów. Mama, są gołąbki. Na pierogi? Tutaj są jakieś gruzińskie pierogi, bo jak mówią, to te chyba. Są pierogi. A te 42? Meat dumping with pork. I nie wiem. With beef, aha. Ze świnką i z wołowiną są. A 44? Cottage cheese dumpling. To jest potato. Z serem. Dobra, pokaż nam jeszcze. Kurde, co ja bym, na co ja bym się tu skusił? Ja pierniczę. Ciekawe, czy to taka w miarę jakaś podobna do polskiej, czy nie? Pewnie nie. Wezmę takiego jednego pierożka. Tak? No to masz tutaj różne. Ze świnką, z wołowinką, z przełasnikiem chyba. Naleśniki? Aha, naleśniki z mięsem, wypełnione mięsem. Tutaj takie naleśniki, czyli krokiety. No, krokiety. No. Krokieta to bym zjadł akurat. Jakieś ryże, no. I tu chyba już desery, tak? Desery to musimy wracać. Dobra, to wracamy. Okej, postaram się podsumować teraz w kilku zdaniach tą gruzińską restaurację i podam kilka takich informacji, które warto wiedzieć na początek, jeśli chcielibyście pójść do tej restauracji, będąc na Phuket. To pierwsza ważna sprawa jest taka, że trzeba sobie zarezerwować tam miejsce. I tym bardziej, że jeśli ktoś chciałby iść co najmniej 3-4-5 osób do tej restauracji, to koniecznie trzeba zabukować sobie miejsce i zarezerwować co najmniej z dzień, dwa lub trzy nawet wcześniej. Więc to jest taka ważna informacja, bo jeśli chcecie się tam udać w sezonie, to zazwyczaj jest tam sporo ludzi i nie da się za bardzo wejść tak z marszu wtedy, kiedy tylko macie ochotę tam pójść. Druga sprawa, wystrój restauracji całkiem spoko, bardzo przyjemna restauracja. Znajduje się w samym centrum Patong. Kolejna rzecz to menu. Jest bardzo duży wybór różnych dań. Jeśli chodzi o ceny, całkiem spoko, takie normalne, przystępne ceny. Oczywiście nie kosztują te dania tyle, co tajskie jedzenie gdzieś na street foodzie. Są troszkę droższe, ale nie są jakieś bardzo wygórowane. Jedzenie jest, bym powiedział, takie okej, okay, takie okej. Okay. No nie mogę też powiedzieć, że jest takie super, jakieś było to najlepsze jedzenie, jakie jadłem, bo tak nie było. Nie było też jakieś złe lub niedobre, czy jakieś takie totalnie nie takie. Było po prostu takie okej, okay, no było okej. Okay. A gdybym miał to tak podsumować już tak naprawdę ostatnim zdaniem, to ciężko mi też tak wystawić jakąś taką konkretną ocenę, gdyż nie chciałbym tego ani porównywać do tajskiego jedzenia, ani do jakiegoś super europejskiego czy polskiego. Jeśli ktoś jest już długo na Phuket i chciałby zjeść coś innego, to jak najbardziej można się udać do tej gruzińskiej restauracji, ale jeśli ktoś przyjechał na krótko, na tydzień, na dwa, to raczej polecałbym skupić się na tajskim jedzeniu i pokosztować tego, co tutaj Tajlandia nam oferuje, bo wydaje mi się, że jest to super jedzenie pod względem takim przynajmniej smakowym i że lepiej warto na tym się skupić, pokosztować i poczuć te smaki tutaj z Tajlandii niż na gruzińskiej restauracji. Jak będziecie chcieli zjeść gruzińskie jedzenie, to warto jechać do Gruzji. A jeszcze jedna taka z ostatnich informacji dotycząca skutera, to gdy ktoś byłby zainteresowany, jaki jest koszt utrzymania takiego skutera, roczny koszt utrzymania po zakupie, to od razu powiem, że jest to około 100 zł na rok, biorąc pod uwagę ubezpieczenie i przegląd. I od razu z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek, mimo że ten jeszcze się nie skończył, bo naprawdę walki na Bangla Boxing Stadium były przeszkodowe.
mega. Tak się trzaskali, tak się lali. Muay Thai w Tajlandii naprawdę wymiata. Także zachęcam, każdy, kto nawet nie lubi walk, to i tak was zapraszam na kolejny odcinek. A jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, pozostawienia kciuka w górę i jakiegoś komentarza pod spodem. Tymczasem zapraszam jeszcze do dalszego oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Właśnie jesteśmy już tutaj pod Bangla Boxing Stadium. Już tu się obracam. Dzisiaj fight 18. Bangla Boxing Stadium, start 9 p.m. O 9 właśnie tu startujemy, już kupujemy bilety i wchodzimy do środka. Thank you. O kurde! Tutaj ring bardzo blisko.